jak człowiek się zafascynuje dźwiękiem, prawda, to a w szczególności jeśli gra na różnych instrumentach, no to chce spróbować gry na tym instrumencie, prawda? I próbowałem sam robić. Nie jest to skomplikowany instrument, więc pierwsze eksperymenty z jakichś, powiedzmy, zwykłych plastikowych rurek czy z roślin, no już pozwalały na wydobywanie pierwszych dźwięków na tym instrumencie. Flet nie znamy wzmianki w skali światowej. Można powiedzieć, że znamy flet nie od 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Gdzieś w różnych regionach świata, w szczególności na Dalekim Wschodzie, gdzie jednak ta kultura i pismo w ogóle jest najbardziej znane, to stamtąd znamy opisy fletni z 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. W Polsce nasi archeolodzy odnajdywali fragmenty kościane, fletni, no to są różnie datowane, ale mniej więcej 1000 lat przed naszą erą, 700-600 lat przed naszą erą, gdzieś są szczątki tego instrumentu znajdywane na ziemiach polskich, więc to, powiedzmy, jest bardzo stary instrument, znany od wieków. Proces powstawania instrumentu, no różne są te procesy, w zależności od rodzaju drzewa, jakby, czy ten klasy tego instrumentu. Tutaj w firmie robimy instrumenty zarówno takie studenckie dla początkujących muzyków, w miarę tanie, ale też robimy najwyższe klasy instrumenty, które się robi po kilka miesięcy. I bardzo drogie i wtedy one są z różnych dziwnych drzew, prawda, egzotycznych czy owocowych, krajowych. Pierwszy etap naszej pracy to jest przygotowanie drewna, które przyjeżdża do nas wstępnie już przycięte w takie o przekroju kwadratowym kantówki, różnej średnicy. No i takie drzewo na fletnie przycina się według szablonów długościowych na konkretne rurki. Drugim etapem jest obtaczanie tego drewna na takie okrągłe wałki, które w łatwy sposób można zamocować w wiertarce i przewiercać ten element drewniany na wylot. Następnie, jak mamy otwór w tym klocku drewnianym, już możemy toczyć rurkę na wymiar zewnętrzny, więc wsadzamy ją do tokarki i na niedużym posuwie toczy się przy stałej prędkości taką rureczkę na wzdłuż. Rurki wytoczone przechodzą do innego pomieszczenia, gdzie kładziemy je na regale i czekają na sklejenie ich razem. Kleimy je na takich prawidłach, żeby przybrały kształt łukowatą. Tak jak fletnia, ten kształt łukowaty ułatwia grę na fletni po prostu. Jakby odległości między rurkami nam się zmniejszają nieco dzięki temu łukowatemu układowi. Więc fletnie kleimy rureczki razem ze sobą, później przyklejana jest opaska, która te rurki wzmacnia. No i później jest reszta, szlifowanie fletni, obcinanie tych opasek na wymaganą długość. Po szlifowaniu przechodzimy do lakierni. Fletnia jest lakierowana dwukrotnie lub trzykrotnie, a fletnie master, no to nawet kilkunastokrotnie, kilkanaście warstw trzeba nałożyć pistoletem, żeby ten efekt był po prostu perfekcyjny. Jak fletnia jest polakierowana, no to można powiedzieć, że już prawie mamy gotowy instrument i wystarczy go nastroić. Do tego stosujemy elektroniczny tuner, który wskazuje precyzyjnie, jaki mamy aktualnie dźwięk.
Z tego jestem dumny, że nawet te prostsze instrumenty są na wysokim poziomie. Dumny jestem z tego, że te instrumenty znane są na całym świecie. Co miesiąc wyjeżdżają na cały świat, jak gdyby mają tam swoją renomę, są chętnie kupowane i w tamtym środowisku fletniarzy są znane.